obronę. Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, potrzebie i broń od skóry, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i skóry, gdy zagraża cios. Czy toń spokojna, czy huczą fale, gdy Ty swe dzieci swej opiece znosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. Znosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasze plany i nadzieje, co śliwe czy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie, dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga Wszechmogącego i od Jezusa Chrystusa, który nas miłuje i przez krew swoją uwolnił nas od grzechu, niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Droga rodzino zmarłego księdza prałata Stanisława, bliscy krewni, przyjaciele, biskupie Arkadiuszu i biskupie Wiesławie, drodzy bracia w kapłaństwie, osoby konsekrowane, siostry i bracia tej wspólnoty, jak i też z licznych wspólnot parafialnych gromadzących się dzisiaj przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Przybyliśmy na Eucharystię, na mszę świętą w tym czasie adwentowym,
na 10 dni przed Wigilią i uroczystością Bożego Narodzenia, by prosić Chrystusową i naszą Matkę, która tu w tej parafii patronuje i jej wstawiennictwu się w życiu naszym polecamy, prosić o dobrą dłoń tego, który jest pełen miłosierdzia, o Jezusa Chrystusa, który nieustannie zarówno tu w tej świątyni i na tym ołtarzu, jak i w naszych świątyniach, wspólnotach naszych parafialnych ofiaruje swoje życie, abyśmy my mieli życie, życie wieczne, które ufamy i wierzymy, stało się udziałem świętej pamięci księdza Stanisława, kapłana urodzonego przed 82 laty w Czersku w rodzinie Franciszki i Hieronima, wyświęconego do posługi w diecezji chełmińskiej przez biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego przed 58 laty, który dzielił się kapłańskim życiem, kapłańskim sercem, sprawując sakramenty święte, sprawując tę tajemnicę miłości, która nieustannie dotyka naszych serc w poszczególnych parafiach, w Lisewie, w Łęgu, w parafii świętego Józefa, w Trzewie. I od 25 sierpnia 1980 roku jako proboszcz przez 35 lat tu w tej wspólnocie i parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, budując wraz z wami tę świątynię, tę wspólnotę, tu także zamieszkał i wspomagał duszpastersko przez kolejne 7 lat jako senior na emeryturze, w tym także w czasie kilka miesięcy kierując i posługując w parafii w Leśnicach. Ksiądz Stanisław pełnił również wiele innych obowiązków i zadań. Dziekana w dekanacie tczewskim, był duszpasterzem ludzi pracy, policjantów, kolejarzy. Minioną sobotę we wspomnienie Matki Bożej, którą tak bardzo umiłował, którą niejednokrotnie przywoływał i której się orędownictwu polecał, tu akurat Matki Bożej Loretańskiej w sobotni dzień, Jezus Chrystus spojrzał na swojego cierpiącego kapłana Stanisława i powołał go do siebie. Dla niego ten czas ziemskiego życia, pielgrzymowania, oczekiwania, czas Adwentu dobiegł końca i kiedy dane mi było wraz z biskupem Arkadiuszem na 3 dni przed śmiercią go odwiedzić, mówił, że pragnie zakończyć swoje życie, swoje pielgrzymowanie pośród kapłanów i pośród swoich wiernych. Ale też dodawał, nie mogę się już doczekać, kiedy spotkam się z Bogiem. Dziś pragniemy z ufnością powierzyć księdza prałata Stanisława zmartwychwstałemu Panu, powierzyć temu, który zwycięża śmierć, iż przyjmie go do tej społeczności, do której nas zaprasza w naszym życiu i naszym pielgrzymowaniu. I więc ta dzisiejsza nasza wspólna modlitwa wyprosił Boga miłosiernego, łaskę nieba, życia wiecznego, a nas wszystkich dotknie Chrystus swoją miłością, abyśmy w tym naszym pielgrzymowaniu umieli i potrafili dostrzegać tego, który nas kocha, który nas powołuje i który nieustannie podtrzymuje nasze życie, zapraszając nas, aby było dobrym życiem, tak jak przypomina nam choćby tutaj hasło wywieszone, umiejscowione w tym prezbiterium, by to nasze życie było owocne, pełne tej rzeczywistości, pełne miłości, którą Chrystus nas nieustannie w życiu naszym podtrzymuje i karmi. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się.
się. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Stanisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo. Z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który zostajesz wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w rumaki ogniste. O Tobie napisało w kąceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenie Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Oto Słowo Boże. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój, laska pasterska są moją pociechą. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Studla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ekscelencje, księży biskupie Ryszardzie, pasterzu kościoła, który jest w Pelpinie, jego biskupie pomocniczy Arkadiuszu, biskupie Wiesławie, biskupie pomocniczy archidiecezji gdańskiej, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, z księdzem Jackiem, proboszczem na czele, pogrążona w smutku żałobie rodzina w tereniu, Jurku z Renatą, Jasiu z Gabrysią wraz ze swymi dziećmi i wnukami. Szanowni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, które poczty sztandarowe, siostry zakonne, przyjaciele zarówno z kraju, jak i z zagranicy. I wy, kochana rodzino parafialna Matki Bożej, Matki Kościoła, tu na Tczewskich Suchoszczygach, bo tak pierwotnie mówiono, ale de facto na Piotrowie, która żegnasz swojego długoletniego proboszcza, najmilszy w Chrystusie Pan. Powstał Eliasz, prorok jak ogień. Szczęśliwi ci, którzy go widzieli i którzy w miłości posnęli. Coście przyszli oglądać? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Człowieka w miękkie szaty odzianego? Proroka? Tak, proroka. Te czytania, moi kochani, mszalne, to pierwsze soboty drugiego tygodnia Adwentu, a Ewangelia, fragment Ewangelii ostatniej niedzieli, trzeciej niedzieli Adwentu, zwanej Niedzielą Radości. Adwent, czas naszego radosnego,
oczekiwania na przyjście Pana. Wiemy to dobrze, że nie chodzi tutaj tylko o przygotowanie swojego serca na Boże Narodzenie, ale przede wszystkim na paruzję, na drugie, powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. I praktycznie rzecz biorąc, to całe życie nasze, człowieka wiary, to jeden adwent. Jak go przeżywam? Jak idę na to spotkanie z przychodzącym Panem? To pytanie musimy sobie dzisiaj też szczególnie zadać. Tutaj, na tym miejscu, podczas tej żałobnej, ale pełnej nadziei uroczystości. Adwent naszego brata, kapłana, prałata Stanisława rozpoczął się w niedalekim czerwcu. W szczególny dzień, 14 kwietnia, według najnowszych danych, do których doszli historycy, to najbardziej prawdopodobna data chrztu Polski. Był nasz kochany brat kapłan z tego bardzo dumny. Jak składaliśmy mu życzenia, to zawsze dziękował, że właśnie w ten dzień przyszedł na świat i tam w kościele czerskim rozpoczął swoją adwentową pielgrzymkę do spotkania z przychodzącym Zbawicielem. Jak słyszeliśmy z ust księdza biskupa, syn Hieronima i Franciszki, jako drugie dziecko, pochodzący właściwie z Gdyni, ale wojna spowodowała to, że trzeba było uciekać do swoich rodziców, do rodziny Osowskich, znanej tak bardzo w Czersku i okolicach. Tam przychodzi na świat, tam zostaje ochrzczony, by później wrócić do Gdyni. I niestety już w ostatnim dniu wojny ginie tragicznie ojciec Hieronim, zostawiając swoją małżonkę Franciszkę z trójką małych dzieci, zaledwie 5-letnim Stanisławem, ale jeszcze nienarodzonym Janem i dzielna mama Franciszka nie załamuje rąk, tylko otacza swoją matczyną opieką tą swoją gromadkę, za którą starała się być bardzo odpowiedzialna, bo niektórzy tak zwani życzliwi ludzie, czy to opieka społeczna, czy jakbyśmy to nazwali, doszła do wniosku, że ona sobie nie da rady, więc trzeba dzieci posłać do domu dziecka. W ten czas mama twardo, mocno stanęła w obronie swych dzieci, rozsyłając je po rodzinie. Taki był też epizod Stanisława, gdy ponad rok spędził przodkowie na Kaszubach i do dziś bardzo wdzięczny tej zastępczej rodzinie, której mógł spędzać swoje dzieciństwo. Ale jako chłopiec imał się wszelkich prac takich fizycznych przy pomocy zbiorów owoców i tym podobnie, by przyjść w sukurs z pomocą mamie. Kiedy rodzina zadecydowała o tym, że najlepsze miejsce będzie dla niego w niższym seminarium w Węcherowie, proboszcz Rąpa z wielkim sceptycyzmem mówi, przecież tam grzecznych chłopców przyjmują. Nie, że nie był niegrzeczny, był żywy. Grał w piłkę, bardzo dobry drybler. Umiał pływać znakomicie. Jak również wpisany, można powiedzieć, w symbiozę z przyrodą, z dziełem stworzenia. Żywy, bardzo też oczytany, że nagany dostawał za to, że długo światło tam palił. Ale to była jeszcze inna, duchowa, jakby walka wewnętrzna, bo przez 6 lat jakoś
pytał Pana Boga, czy rzeczywiście tu jest właściwe dla Niego miejsce. I to do dziś mówił wszystkim, że Jego powołanie jest takie jakby z przymusu, ale On odpowiedział gdzieś na drugim roku seminarium Panu Bogu, tak, ja chcę i tym kapłaństwem się bardzo, bardzo cieszę. W poświęceniach surowa dosyć szkoła w Sanktuarium Matki Bożej w Lisewie. 2 lata tam spędził, by później być 4 lata w Łęgu i tam wśród swoich, bo ta parafia właśnie obejmowała między innymi Czarnowodę, gdzie ciocia, siostra mamy mieszkała, kuzyni i tak dalej. Bardzo z tym był związany, z księdzem Tomasikiem jeszcze wcześniej, a później z księdzem Grochowskim, by dostać dekret do parafii świętego Józefa w Szczewie. I dzień przed realizacją dekretu dochodzi też do tragicznego wypadku. I zamiast do parafii trafia do szpitala i dopiero od września rozpoczyna swoją pracę duszpasterską tutaj w parafii macierzystej świętego Józefa. I moi kochani, od tego momentu związał się na stałe z Szczewem. 2/3 życia właśnie z tym miastem. Dlatego też i honorowy obywatel, można powiedzieć, bo kochał bardzo Szczew. I moi drodzy, kiedy został powołany tutaj na to pustkowie jeszcze w ten czas, to wielu takich już starszych kolegów mówiło, ten pewnie jak nasz ksiądz Łuński będzie, pamiętamy, budowniczego kościoła w Szczewie. I opatrzność Boża tak sprawiła, że 28 teraz listopada obchodziliśmy 46. rocznicę śmierci prałata Łuńskiego i byli rówieśnikami. Ksiądz prałat Łuński, księdza prałata Stanisława przeżył o 10 dni. Zbieg okoliczności, ale jakaś kontynuacja, moi drodzy. I tu budowa nie tylko tej okazałej świątyni, ale jeszcze bardziej trudna, jeszcze bardziej odpowiedzialna budowa wspólnoty, tego żywego kościoła. I tu przy pomocy łaski Bożej, gdzie my mówimy czasy Solidarności, ale to był tylko rok, to był stan wojenny, gdzie materiałów na budowę nie było można dostać, ile zabiegu, ile różnych życzliwych ludzi stanęło na drodze jego tutaj przy budowie, łącznie z księżmi wikariuszami, wtedy tu obecny wśród nas ksiądz prałat Roman, jako pierwszy jego kolega, jeszcze współpracownik w świętym Józefie, by jako pionierzy i tak też, jak wiemy, Matka Boża towarzyszyła. Bo 8 grudnia w niepokalane poczęcie świętej pamięci biskup Zygfryd Kowalski dokonuje poświęcenia tymczasowej kaplicy. To była owczarnia właściwie przeflancowana, by tam przez te kilkanaście lat ludzie mogli się gromadzić i się modlić. Cały czas pełna kaplica, nawet opary obiadowe było można w pierwszej ławkach poczuć, kto na sumie właśnie uczestniczył. Ale tak, tak żyli. Tu moi koledzy wikariusze to mają jak żywo na pewno w pamięci te piękne lata i zawsze to małe zaplecze, bym powiedział, mieszkalne było otwarte, bo otwarte serce było prałata Stanisława Cieniewicza. Człowiek tutaj jechał, wszyscy zresztą, każdy, kto stąd pochodzi, każdy, kto miał tu czy rekolekcje, czy jakieś inne funkcje, to naprawdę jak u siebie w domu. I też dalej, 15 września 1998 roku, a więc wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, dokonuje się konsekracja tej świątyni pod przewodnictwem ówczesnego nuncjusza apostolskiego Józefa. I
To cieszyło Kowalczyka. To cieszyło serce, że można było tutaj, moi kochani, oddać tę budowę Panu Bogu. Tyle gości miał wtedy zaproszonych na tę uroczystość, bo chciał tę radość ze wszystkimi dzielić. Ten dolny kościół to była ta agapa. Kochani, historię parafii można przeczytać i zapoznać się w różnych źródłach, które już są na pewno historyczne. Nie chcemy tego wątku dalej ciągnąć. Ale taki był, można powiedzieć, ten 82-letni adwent, który, gdzie radością było też i 50-lecie kapłaństwa, a teraz to współofiarowanie z Chrystusem przybitym do krzyża. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, bo razem z Nim jestem przybity do krzyża. Pamiętam kazanie świętej pamięci księdza Infuata, rektora Jerzego Buksakowskiego, na księdza biskupa Szlagi na pogrzebie księdza Buksakowskiego, kiedy cytował Izajasza proroka, że spodobało się Bogu swego sługę zmiażdżyć cierpieniem. Wielki to był krzyż, ale nie był osamotniony, bo stanęli i Weronika, i Cyrenejczyk, można tutaj i pana Czesława, pani Bogusie dać, ale jego najbliższa rodzina, tam się czuł. Cały czas dziękczynienie, cały czas Panu Bogu dziękczynienie za to, że w naszej rodzinie zesłał Gabrysię i tak dalej. No, moi kochani, to dziękczynienie, bo był kapłanem, był człowiekiem Eucharystii. To znaczy dziękczynienie. I to dziękczynienie radością życia, co wspomniałem już, czy przez sport, rozrywki. Wymiera już pokolenie kapłanów, gdy po agapie odpustowej zasiadało się do stołu, by chwycić za karty, zagrać skata. Mało kto mu dorównał. Tu też wyobraźnia funkcjonowała znakomicie. Nie tylko chodziło o karty, ale te dialogi, które tam były prowadzone, no coś, tego się już powtórzyć nie da, to już bierze ze sobą. Moi kochani, chcemy podziękować dzisiaj Panu Bogu za to piękne życie kapłańskie. Za nas i wychowanków, można powiedzieć, Stasia, 52 lata znajomości, to już trochę jest na co dzień, a do końca czuł się kapłanem. Czy to potrzebne ci, mówię, te leśnice? A on mówi, ty wiesz, że zawsze chciałbym być proboszczem. Jak to swego czasu, jeszcze chyba 6 lat miał kapłaństwa i była taka okazja, że mógł być proboszczem w piecach. Później piece stały się zimne, byśmy się śmieli. Ale Pan Bóg miał inne plany. I widzisz, chciałem być proboszczem. I jestem proboszczem. Z tego się cieszę. A przynajmniej, mówi, na moim pogrzebie będzie więcej ludzi, którzy się za mnie będą modlić. Argumenty rzeczywiście ujmujące. Zakończmy to nasze rozważanie. Dobry Łot prosił Pana Jezusa, wspomnij na mnie, gdy będziesz w Królestwie Niebieskim. I też chcemy powiedzieć, wspomnij na nas, prowadzie Stanisławie, i zawołać, Maranata, do zobaczenia w niebie. Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia żywych i umarłych. Za Kościół Święty,
aby wiernie świadczył o zmartwychwstaniu Chrystusa i prowadził wszystkich ludzi do oglądania chwały nieba. Chryste exaudinos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Za naszego biskupa Ryszarda oraz biskupa Arkadiusza, aby umocnieni łaską Ducha Świętego, niezłomnie przygotowywali drogi dla Pana w sercach wiernych powierzonych pasterskiej opiece. Chryste exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Za bliskich zmarłych z rodziny księdza Stanisława, aby Chrystus pocieszyciel strapionych, który płakał nad grobem Łazarza, otarł z ich oczu i pokrzepił swoją miłością. Chryste exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Za zmarłego księdza prałata Stanisława, aby Syn Boży, którego na ziemi piastował w swych dłoniach, stał się dla niego nagrodą w niebie. Chryste exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Za zmarłych biskupów, kapłanów, parafian i budowniczych naszej świątyni, aby Bóg udzielił im wiekuistej nagrody i przyjął naręcza dobrych czynów, które niosą przed Boży majestat. Chryste exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Za wszystkich, którzy tutaj zgromadzili się w wierze i miłości dla zmarłego, aby wspierani mocą Najwyższego postępowali drogami prawdy ku szczęściu wiecznemu. Chryste exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Boże Dawco życia i Zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Jezu, ufam Tobie. 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 Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przez tę najświętszą ofiarę daj, aby Twój sługa, kapłan Stanisław, wieczności jasno poznał tajemnicę zbawienia, której wiernie służył na ziemi, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I słucham Twoje górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest zbawieniem świata, On jest życiem ludzi, On jest zmartwychwstaniem umarłych. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święte, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, kapłanie Stanisławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokoje. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, w Nim tylko szukać pociechy nam. On nas napoi krwią swoich ran. On Ojciec lekarz Pan, słuchaj Jezu, jak Cię błagają, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemieniu Jezu smutny ten czas. O Jezu, odjeżdżaj. Słuchaj, Jezu, jak Cię błagano. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemieniu Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas, żeby z nami jest.
Sakramenty przygotowują przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, ja nie będę mówił o zasługach księdza Stanisława dla diecezji, mamy tutaj wszak biskupów. Nie będę mówił o zasługach dla Tczewa, mamy tutaj władców Tczewa, samorządów. Nie będę mówił o zasługach dla Solidarności, mamy tutaj przedstawicieli godności różnych innych instytucji. Ja chcę tylko powiedzieć w imieniu kolegów z rocznika. Dobrze, że mieliśmy takiego Stasia. Poznałem go, gdy mieliśmy po 14 lat. Razem w Wejherowie, razem w Pyrplinie, razem święcenia. Dziękuję Ci, Stasiu, że podjąłeś się trudu budowy kościoła, bo przez to zachęciłeś także i swoich przyjaciół. Między innymi księdza Zbyszka i budował potem w kościół w Gdyni, ja w Gdańsku. Dziękujemy Ci za to. Za wspólne wakacje, za wspólne mecze piłki nożnej. Dziękuję Ci za wspólne przeżycia, za wspólne wyjazdy. Dziękuję Ci z tego serca. Dziękuję Bożej opatrzności, że mogłem poznać księdza Stanisława. Moim zdaniem jednego z najlepszych ludzi, jakich w życiu spotkałem. A z pewnością jednym z najlepszych księży, jakich w życiu spotkałem. To jest naprawdę, mówię to jako kolega, który go zna prawie 70 lat, a więc naprawdę znałem dosyć dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dziękuję Ci za przyjaźń z rodziną. Dziękuję Ci szczególnie za ten, dzięki Tobie nasz kurs był bardzo taki solidarny i zjednoczony. Chcę powiedzieć w obecności księży biskupów, że mieliśmy wszystkie zjazdy w tym roku, 58 rok, rocznicę święceń w gościnnym Świętej Jadwidze w Chojnicach, ale to ksiądz Stasiu dbał o to, aby te spotkania się odbywały. Bardzo o to zabiegał i dbał. Gdy już byliśmy na emeryturze, on w Leśnicach zaprosił do Leśnic. W następnym roku zaprosił do swojego przyjaciela Kameckiego, do Słupków. W zeszłym roku, jak wspomnę, w tym roku byliśmy tutaj. A już myślę o następnym spotkaniu, 59. Ja już mówiłem, ty się nie wyprzedzaj, bo ten tam ostatecznie z góry decyduje, jak my się spotkamy. I spotkaliśmy się tutaj. Moi drodzy, mieliśmy się spotkać chyba w Bysławiu. Mówił, bo tam mój wikariusz jest proboszczem, a nie wszyscy tam byli. Spotkajmy się tam, ale nie zdążył. Nie zdążył. Moi drodzy, dziękuję Ci, Stasiu, za to, że poznałem Cię, że byłeś moim przyjacielem, że odgrałeś taką szczególną rolę w integracji, w takim spotkaniu solidarnościowym całego naszego rocznika. A siłę przekonania miał ogromną. Pamiętam, było 50-lecie, ksiądz biskup
Ryszard zaprosił nas do Pylpina na 50-lecie. W pewnym momencie Stasiu mówi, chyba proboszcz, już chyba emeryt z Wdy, ksiądz Fonek, nie chce przyjechać, bo się fatalnie czuje. Pojechaliśmy go tam. Oczywiście przekonanie nie było mocne, ale poszliśmy do księdza proboszcza, o ile pamięć mnie nie myli, Herolda chyba. A on obiecał, że martwego czy żywego dostarczy na 11 do katedry. I dostarczył. Dostarczył. A tak się Fonek ucieszył, że na drugi rok zaprosił nas do siebie, do Wdy. I też był szczęśliwy, więc już potem się nie spotkaliśmy, dopiero na pogrzebie. Moi drodzy, dziękuję. Naprawdę miałem wielki zaszczyt tak bardzo poznać i tak bardzo przyjaźnić się z księdzem Stanisławem. Na wszystkich uroczystościach tutaj byłem. Gdy o tym się dowiedział obecny tu ksiądz biskup, to mówił do mnie, słuchaj, on już dzisiaj siedzi ze Zbyszkiem i z biskupem Janem przy stole i gaworzą. Tylko ty im jeszcze brakujesz. No. Nie wiem, czy to było ale dołączę na pewno do nich. A gawędziarz był nadzwyczajny. Ksiądz Stasiu mówił, tu nie chodziło o to, że karty, ale co on gadał, jak on mówił. To było coś naprawdę sympatycznego. Dziękuję również za te życzliwe słowa księdza biskupa Wiesława. Bo ksiądz biskup Jan czasami się zdarzało, telefonował do Stasia, zaproś tych dwóch tam z Gdyni, z Gdańska, pogadamy. A czasami nawet do domu biskupiego zapraszał. Bo gawędziarz ze Stasia był znakomity. Zresztą wy to wiecie. Zazdrościłem mu jego podejścia do ludzi. Łatwości nawiązywania kontaktu. Jak wiecie, to nie jest łatwe, a on to potrafił. Dlatego zwracam się do was wszystkich. Kochajcie. Szanujcie. Módlcie się za swoich kapłanów, oni tak szybko odchodzą. Jeszcze raz proszę, módlcie się za swoich kapłanów, oni tak szybko odchodzą. I nie macie im potem szans osobiście podziękować, ale modlić się zawsze możecie. Módlcie się za swoich kapłanów, oni tak szybko odchodzą, naprawdę odchodzą. Ksiądz Stanisław Cieniewicz, dobry kapłan, dobry człowiek. Miał wielką wiarę w Boga, ale również w człowieka. Za tą siłę, jaka w nas drzemie, za uczciwość, za zdolność do pokonywania przeszkód. Być może dlatego udało mu się wybudować taki kościół, największy kościół w Tczewie. Tworzył historię. Był tam, gdzie działy się wielkie rzeczy. Tworzenie Solidarności, walka o demokrację. Za te wszystkie działania Rada Miasta nagrodziła księdza Stanisława najwyższym odznaczeniem samorządowym, tytułem honorowego obywatela miasta Tczewa. Dostał to wyróżnienie jako jeden z pierwszych. Między nimi obok Lecha Wałęsy. Jaki był człowiekiem? Przede wszystkim skorym do pomocy. Ja nie znam przypadku, żeby ksiądz Stanisław odmówił komuś pomoc. Ktoś, kto przychodził do niego, nieważne, biedny, bezdomny, zagubiony, ksiądz Stanisław pomagał. Po cichu, ale pomagał. Nie chwalił się tym. Wszyscy wiedzieli, że mogą do niego przyjść i tej pomocy otrzymać. Dzisiaj żegnamy księdza Stanisława, ale myślę, że Tczewianie będą go pamiętać za to, co zrobił dla naszego miasta i za to, co zrobił dla wielu z nas. Dziękuję.
Czcigodni księże biskupi, droga rodzino, szanowni państwo. Chciałbym w imieniu Rodziny Solidarności, w imieniu przewodniczącego Komisji Krajowej i wszystkich członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność podziękować księdzu prałatowi za to, co zrobił dla nas. Dla ludzi Solidarności na przestrzeni tych lat, już 42, kiedy na każdym etapie naszego funkcjonowania nam towarzyszył. Wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy, zawsze można było się zwrócić do księdza Stanisława o pomoc, wsparcie, radę. Był dla nas punktem odniesienia. Słuchaliśmy zafascynowani jego słów kierowanych do nas, a mówił rzeczy proste i oczywiste. Krajowy Zjazd Delegatów w 1996 roku uchwałą nr 11 nadał księdzu prałatowi honorowe członkostwo Solidarności jako jednemu z pierwszych. Bo działalność księdza prałata wykraczała poza rodzinę tczewską. Chociaż tutaj działał najwięcej. Jesteśmy dzisiaj, jest sztandar naszego związku. Są sztandary kolejarzy z Solidarności, bo przecież też był ich kapelanem. Księże prałacie, będzie nam ciebie bardzo brakowało. To nie jest tak, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są tacy jak ty, po których zostaje pustka. I piękne wspomnienia. Miałem zaszczyt wielokrotnie z tobą się spotykać, rozmawiać, gościć u ciebie. Tak jak ty bywałeś gościem na naszych spotkaniach Solidarności. Księże prałacie, dziękuję. Dziękuję w imieniu naszej rodziny, tobie, który byłeś jednym z nas. Bóg zapłać za wszystko. Do zobaczenia w niebie. Rodzinę proszę o przyjęcie wyrazu współczucia od Solidarności. Ekscelencje, czcigodni kapłani, a przede wszystkim rodzina pogrążona w bólu. Gdy stoimy przy trumnie księdza prałata Stanisława Cieniewicza, wspominając ostatnie lata jego życia, przychodzą na myśl słowa proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Brakuje słów właściwych, aby oddać niezwykłość, ale jednocześnie zwyczajność zmarłego. Dziekan czeski, budowniczy największego kościoła w diecezji chełmińskiej, diecezalny duszpasterz ludzi pracy, duszpasterz, policji, honorowy obywatel Tczewa, kapelan Solidarności, opiekun prześladowanych i uwięzionych w stanie wojennym, proboszcz Matki Kościoła na Suchostrzygach, prałat i kanonik. To tylko niektóre jego tytuły i zadania. Tytułów zresztą nie lubił. Daleka mu była wszelka fasadowość. Był nad wyraz człowiekiem skromnym, ale też wymagającym, głównej mierze od samego siebie. Pewnie można by go nazwać księciem niezłomnym, gdyby nie to, że nic nie miał z księcia. Jego niezłomność wynikała z tego, że odważnie i bezkompromisowo bronił prawdy. Odważnie stawał po stronie praw boskich i wolności człowieka. Przeszedł do domu ojca w Adwencie, pisał ksiądz Stanisław Janusz Pasier. Adwent to świt, Adwent to nasze życie, Adwent to nasza śmierć, Adwent to nasze zmartwychwstanie. Adwent to ostateczne przyjście Chrystusa.
Te słowa brzmią dzisiaj w czasie pogrzebowej uroczystości jak wyznanie wiary. W imieniu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława składam rodzinie oraz wszystkim tym, którzy cierpią z powodu jego odejścia, wyrazy współczucia i modlitewne wsparcie. Bóg zapłać. Stanisławie, nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia. Czcigodni księża biskupi, bracia w kapłaństwie, droga rodzino, umiłowani w Panu bracia i siostry. 2 grudnia w piątek ksiądz prałat Stanisław, będąc w pełni świadomym tego, co ma nastąpić, bardzo mocno naciskał, aby wrócić tutaj do Tczewa, do swojego domu. Bo tutaj się czuł jak w domu. Często mówił, lepiej się czuć nie można. Ten ostatni tydzień to tydzień wielkiej lekcji pokory, miłości, znoszenia cierpienia i umierania. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować księżom biskupom nie tylko za sprawowanie tej dzisiejszej przynajświętszej ofiary, ale również za tę środową wizytę. To pozostanie, myślę, że w waszym i moim sercu na długo, na zawsze. Ostatnia rozmowa z księdzem prałatem, który tego dnia jeszcze był w stanie o własnych siłach usiąść na łóżku. Potem z każdą chwilą gasł. Następnego dnia w czwartek, 8 grudnia, w 42. rocznicę odprawienia pierwszej mszy świętej tu na Suchostrzygach, sprawowaliśmy ją razem w jego pokoju, łącząc się z wiernymi, którzy tutaj w Górnym Kościele również uczestniczyli w Eucharystii. Był już bardzo słaby. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy byli zarówno z rodziną, jak i z nami w tych trudnych chwilach. Chciałbym podziękować oczywiście rodzinie, ale to wydaje się być naturalne. Chciałbym podziękować księżom wikariuszom, księdzu diakonowi, którzy w tych ostatnich dniach i w tych dniach przygotowania pogrzebu dwoili się i troili. Chciałbym podziękować władzom wszelkiego szczebla za życzliwość, zarządcy cmentarza i trudno by tutaj było wymienić z imienia wszystkich, ale tych dwóch pozwólcie, że wymienię, te dwie osoby. Podziękowania szczególne dla pana Czesława. Chyba największy przyjaciel księdza prałata. Można by powiedzieć, że na każde zawołanie, ale to nie było tak. To była przyjaźń. To był wspólnie spędzany czas. I drugą osobą, której chciałbym podziękować, która w tych ostatnich latach była przy księdzu prałacie, kiedy był tutaj codziennie, a nawet kilka razy dziennie, to pani Bogusia. Chciałbym jeszcze podziękować służbie zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim tym, którzy znali księdza prałata i w tych ostatnich dniach w sposób szczególny byli z nim obecni poprzez swoją modlitwę. Serdeczny Bóg zapłać. Pewnie wielu z nas chciałoby tutaj wyrazić poprzez słowa pamięć albo te spotkania, które zaistniały w życiu wielu z nas w ramach relacji i kontaktu z księdzem prałatem Stanisławem. Pewnie najpiękniejszym gestem jest właśnie ta dzisiejsza nasza modlitwa, wspólna Eucharystia i ten wyraz modlitewnej pamięci, którą ogarniamy jego osobę, prosząc dobrego Boga o dar nieb, o Boże miłosierdzie, aby,
abyśmy kiedyś spotkali się wspólnie w tej rzeczywistości, do której nieustannie Jezus Chrystus nas wszystkich zaprasza. Bóg zapłać serdecznie wszystkim tutaj obecnym, biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym, władzom wszelakim, wszystkim wam, kochani siostry i bracia, za tę dzisiejszą wspólną modlitwę, ale nie tylko, za te lata wspólnego podążania śladami Jezusa Chrystusa, które tutaj, szczególnie w tej wspólnocie, choć nie tylko, wraz z księdzem Stanisławem, przemierzaliście i dotykaliście tej tajemnicy miłości, która poprzez Jego życie, Jego świadectwo życia, poprzez sakramenty, które sprawował, była tak blisko również i waszego pielgrzymowania. Bóg zapłać wspólnocie parafialnej, księdzu Jackowi proboszczowi, jego współpracownikom, wszystkim, którzy w tych ostatnich latach i dniach byli bliżej księdza prałata i w ramach tych dzisiejszej naszej uroczystości przyczyniają się, aby ona tutaj nas wszystkich jednoczyła na naszej wspólnej modlitwie. Dzięki serdecznie księdzu prałatowi Stanisławowi Majewskiemu za słowo, które nam przekazał, dotykając życia i tych relacji, które zaistniały w ramach wspólnych działań i wspólnego pielgrzymowania. Bogu niech będą dzięki za dar Jego osoby, za Jego pielgrzymowanie, za kapłaństwo, które przyjął i które ofiarował z całym sercem, i za to towarzyszenie, które nam wszystkim w różnych formach spotkań, świadectw, słów zaistniało poprzez Jego życie. A teraz w tajemnicy tej modlitwie ostatniego pożegnania zawierzmy świętej pamięci księdza Stanisława Bożemu Miłosierdziu. Pożegnajmy serdecznie naszego brata, kapłana Stanisława. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boże. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie, strzeż osławionych, spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pij zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przegarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu o ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem,
Pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech po duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżyno nieba, aby zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata, kapłana Stanisława i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem przez Chrystusa Pana naszego.
Panie, światłość wieku i skąd, niechaj mu świeci. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię Płaciero do litości wzbudzi. Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Do kogoż mamy słychać więc me dziadki, tylko do Ciebie, ukochanej Matki. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata, kapłana, wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prosimy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią kapłana Stanisława. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś Twojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się tak, jak nas nauczył Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę kapłana Stanisława. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radości raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem,
który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da tobie pić źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan wskrzesi cię w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata kapłana w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Litości, nasza nadzieja życia słodkości. Witaj, Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, Salve Regina. Nędzne my dzieci, Ewy wołamy, do ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy. Niech nas pomaga Twoja przyczyna. Na tym padole Salve Regina. Zwróć pośredniczko na nas wejrzenie. Prośmy naszego Zbawiciela, aby pobłogosławił krzyż, który wznosimy na grobie jego sługi kapłana Stanisława. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przy swojej zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław ten krzyż, który stawiamy na chrześcijańskim grobie, a ciało pod nim złożone. Wskrześ do życia w chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Raz jeszcze ogarnimy modlitwą świętej pamięci księdza prałata Stanisława. Pomódlmy się za wszystkich, których on nosił w swoim sercu do końca swych dni, których otaczył swoją modlitwą, którzy poprzedzili go w drodze do wieczności, jego najbliższych. Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych, spoczywających na tym cmentarzu, za wszystkich, którzy w czyśćcu dojrzewają do tego, by kiedyś zjednoczyć się z Bogiem, który jest miłością. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I Boże Łaskwa Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowej. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania, zostali doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wieku i stanie dać dzieci. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. W imieniu najbliższej rodziny pragnę serdecznie wszystkim podziękować. Jednocześnie pragnę zaprosić wszystkich kapłanów, delegację, całą rodzinę
na poczęstunek na ulicę Piaskową do restauracji u pana Piotra Rezmera. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie,